popatrzymy coś na internecie. Dobra, może w Robloxa. Dobra, to włącz go. O, jaka dziewczyna do mnie napisała. Sprawdź, kto to. Napiszę do niej cześć. Napisała do mnie cześć. Zapytam się, czy wyśle mi swoje zdjęcie. O, poprosiła mnie o moje zdjęcie. Wyślę jej. Ej, a może spytamy się, jak ma na imię? Lepiej się nie pytajcie, może to być starsza osoba. A weź tak, Julka, nic nie stanie. Napiszę do niej, jak ma na imię. O, odpisała Sandra. O, napisała, że ma na imię Wiktoria. Zapytam się, ile ma lat. O, spytała się, ile mam lat. Odpiszę jej. Napisała, że ma 10. O nie, co ja teraz wymyślę? Zapytała się, ile ja mam lat. Napiszę, że mam 12. O, odpisała mi, że ma 12 lat. Napiszę jej, żebyśmy się spotkały w opuszczonej sali gimnastycznej. O, napisała mi, żebyśmy się spotkały w opuszczonej sali gimnastycznej. To trochę dziwne, że w opuszczonej, ale okej, mi to pasuje nawet lepiej, bo nie będzie ludzi. Napiszę jej, że się zgadzam. Jak najszybciej dostać. Poczekajmy na kanapie. Dobra. Ciekawe, kiedy przyjdzie. No nie wiem, pisała, że o 17. Hej, na kogo czekacie? Naszą przyjaciółkę Sandrę. Poznałyśmy się w internecie. Jestem Sandra. Ale ona przecież ma 12 lat. Trochę kłamałam. Uciekamy! Uciekamy! Muszę szybko zadzwonić na policję. Halo, dzień dobry, z tej strony Julia Zegarska. Dzień dobry, tu policja, co się stało? Moje koleżanki chciały zaatakować pani poznaną w internecie. W jakim miejscu i miejscowości jesteście? Jesteśmy na opuszczonej sali gimnastycznej w Radomiu. Dobrze, za chwilę będę. Do widzenia. Do widzenia. Pani zostaje zatrzymana za próbę porwania dzieci.